O, tak to rozwiążemy. Ja się skupiam. Nie! Zostawcie na chwilę bez kontroli, rozumiesz, na czacie. Ej, wcześniej było nieruchome obrazki, teraz znalazłem całego gifa z tą babcią. O, masakra. Czy my tu mamy w ogóle coś, co nas podhiluje? Pewnie nie, bo po co? Tam ci stoją, to czekaj, zajmiemy się tymi. Dawno też cycków nie wrzucałem na czat. Boże, jak ja tu gify wrzucałem. Było coś takiego jeszcze. Magda Gessler była. Dobra, teraz sobie możemy zapisać. Czekaj, bo tam facet nam się zbadżył z przodu. Shaxi, tu! Co Shaxi? Czekaj, czekaj. Pani z gifu wygląda, jakby miała dwie pijawki. No, w sumie coś w tym jest. Tak dla równowagi, żeby nie było zbyt wesoło. Już nie mam gifów na dzisiaj. Już mi się wyczerpały zapasy. Później tylko na dobranoc będzie. Powinniśmy sobie chyba zrobić troszeczkę eliksirów, tak jakby. O, mamy pierścień z bursztynem. Miał być dla tej, nie? Dla babeczki. No, któraś tam chciała. Dobra, wszamajmy kurczaka jeszcze. Dobrze, nam się ten koleś z przodu zbadził. Nawet się nie przysuwam na razie, niech on się wychiluje. Gdyby ktoś, to któraś tak prygnął, dmuchnął albo coś, że wiesz, tak by się ruszyła, delikatnie i ich zwabiła. To ja nawet nie trzymam. Nie trzymam. Ty! No, zrobię jaskółkę, ale na razie nie mogę. Muszę być przy ognisku. Wybiła twoja ostatnia godzina. Myślałby kto. Czekaj, zjemy sobie jeszcze coś, co tu zjemy. Nie wiem co to. Migdały chyba. Lecz się, lecz. To jest pierwsza część Wiedźmina. Może jak ci powoli HP wraca. W ogóle bujesz się jak Menel. No. Koteczek nie ma problemu. Ja Alex. Staję na szóstą. No. W takim stanie, w jakim jest Wiedźmin, na pewno by mi się udała. Ty mówisz Alex i ja za każdym razem się wzdrygam, że mówisz do mnie. Nie, do ciebie mówił Oluś. Alex, biorąc pod uwagę, że faktycznie gdzieś tam miałeś dziwne ste, więc to możliwe. Ale co chciałem do Kiny powiedzieć, że Kina ci udostępniłaby ewentualnie fajną gierkę, musisz sobie kiedyś obadać. Mam się bać. Nie, mieliśmy dzisiaj taki właśnie pomysł, taką rozchminę, że w jednej grze byś się sprawdziła. Aż się boję. No, weź żeś tych healuj szybciej. Co to ma być? Tak, żebyśmy jeszcze dzisiaj się wyhealowali, to by było świetnie, nie? No. W ogóle czemu miecz lewituje ci nad plecami? To nie mój miecz. Tylko to jest miecz... A ten! Myślałam, że pytasz o tym w wodzie, bo to taki się Excalibur tu zrobił, wiesz? Ten Excalibur to też... Tak trochę... No, nie wiem, tak byłby komuś wypadł i to wiesz... Magia, no! Magia! Alex, milcz. Co tam? Co więcej nie zdradzisz? Ojej! Kamikaze! Chyba musimy pogadać. Chyba nie. Co ja miałem o tym powiedzieć? Aha, miałem powiedzieć, żeby się leczyła i w końcu zrobiła łomot, bo przecież nie będziemy stać na tym pomocie przez cały live. No już, no już leczę. Od 3 minut stoimy i bujamy się na boki. Ale pan mi się zbadził, nie mogę go zaatakować. O, już mogę. O, to on zaatakuje ciebie.
Zobacz, jak ładnie w kolejkę się ustawili. No, ustawili, dlatego korzystam z tego, że mogę ich pojedynczo wybić. Gdyby tak to ktoś dmuchnął, byś wpadła w nich, to by było przykre. Bardzo śmieszne. Możesz mi nie dmuchać? Mógłbym. Najlepsze jest to, że nie wiem, czy uda mi się to przejść. Bo znowu tak, dostaję w cirę. Ostatnimi czasy imiona bardzo stały się popularne. Ja mówię Karolino, albo Karol, albo Olu, albo Alex, albo Jasiu. Chociaż Olu to bardzo rzadko. Raczej już to Oluś, albo ewentualnie Teoś. Tak, to prawda. Ostatnio Kina do mnie mówi po imieniu. Co tam Ola nie chce pociąg? Co to znowu ma być? Tylko kątem oka patrzę i boję się tego, co widzę. Co ty sugerujesz, byś wykopała? Szamaj ciastko. Zadarłeś salamandrą i dostaniesz w ciry znowu. Nie przeżyjemy tego. Dwóch nam, nie, czterech nam zostało. Tak. Właśnie, nie możesz ich po prostu popchnąć, by wpadli do wody? Nie no, mogę, ale boję się, że wtedy zaatakują z boku. Biorąc pod uwagę, że tak jest. Dlaczego wy zima handlowa? Przecież ja zapisywałam. Przy healowaniu. Chyba nie. Jezus Maria. Zaraz się zdenerwuję i zrobimy przerwę. Informacja od Jasia, że jak dodasz do wódki zielony, niebieski i dwa czarne składniki, to dostaniesz eliksir, którego należy położyć od razu. Okej. Dobra, to my po prostu skorzystamy z tego, żeby je zrobić. Skoro tu jesteśmy. Chyba nie zebrałam prania. W sumie możemy to zrobić u Triss. Samfu, no co? My się po prostu przygotujemy do tego. Tak teraz rozkminiam, czy mam to gdzieś, czy nie mam, bo chciałem coś wysłać. Coś to znaczy? Tak myślę, czy wiem, gdzie to jest. Jakby było, to mi ci wysłał zaraz zdjęcie, a jak nie, to wtedy ci powiem najwyżej. Jezu, piecze mnie twarz. No, od uczulenia alergii. No. Czekaj, skąd ja coś sprawdzę. Stalowy, grupowy. Eliksiry. Do wody. Mamy wodę? Pewnie nie. W sensie, że do tego, tak? Ale tu mogę dać tylko trzy składniki. Do wódki. Ale mogę dać tylko trzy, a ma być niebieski, zielony i dwa czarne. Wódę, nie wodę. No ale to dlaczego mogę dać tylko trzy? A to nie wiem. Aha, zrobić białą mewę i do niej wrzucić. Ekwipunek pełen. No co ty nie powiesz? I oczywiście nie mogę niczego teraz wyrzucić. Czekajcie. Zrobimy to tak. Dawaj, no to zjedzmy coś. Szkoda marnować. No jedz, czemu nie jesz?
Om, om, om. Pychotka. Ślicznie. Teraz znajdźmy Tris, która pewnie sobie poszła. A nie jest wieczór, to może już jest w łóżku. Tak, to jest trzeci akt. Nie. Czy my możemy się przy palenisku sami obsłużyć? Pewnie, że nie. Przykro mi bardzo, szukasz. Bierz ją w łóżku. Wzięłabym, jakby tu była. Biała mewa mi upadła. Dawaj to. Dobra. Do karczmy. Pójdziemy. Nie sampo. Mogę tylko mieć inne receptury. Królewska służba. Gdzie to tu było, nie? Tu? Nie. Tu. Co cię tu przywiodło? Nie. Co cię tu przywiodło? Napiłbym się. Aha, oczywiście nie jest kupiec. Czy ja mogę im sprzedać w takim razie? Napiłbym się. Handlasz rybami. Czym handlasz? Miły! W czym? Aha. No to jakoby niewiele mogę tu sprzedać, to nie o to chodziło. Hej, Lanshi. Hej, jesteś tam. Tak, jak szukałem tego, czy wiem, gdzie to mam, ale nie mogłem tego znaleźć w szafce. W szafce? Tak, do czegoś, co chcesz mi pokazać? Tak. Okej. Okay. Zaczynam się bać. Nie, to jest bekowe. Przypomniało mi się, że to mam jak Kamikaze wspomniał o tym, o garniaku. Ojej. Ojej, dostałam wiadomość. No tak, zapomniałam, że Jaskier nas zaprosił na swój pokaz. Wiciuk, tak 2 na 10 mówiłam. Lepiej rysuj. Co ja mam rysować? Nie on. Nie ty, on. Ślicznie. Myślę, żeby chociaż trzymał to w dłoniach, a nie żeby lewitowało. O, siema producent. Fajny nick skądinąd. Wszystko zgodnie z planem. Pani kelnereczko. Jesteś. Jeszcze. Nie. No tak. Chcę odpocząć. Pokój. 5 orenów. Dajesz. Miau. Dobra. Gdzie to teraz mamy? Tu. Tak? Biała mewa. Niebieski. Zielony. I 2 czarne, nie mam czarnych składników. Jasiu, który to jest czarny? Nie wiem, czy to będzie ten. Ten chyba. W sensie, no dobra, już mam. Brrrra. Dlaczego szepczemy do Jasia? Nie wiem, tak jakoś. Bo ja tak mogę szepczać. Zielony, 2 czarne, jasno-niebieski. No, coś stworzyłam, ale przepadło. Czekaj, nie to. No to jest jasno-niebieski, nie? Chyba, że ten. Jaki ma ten kolor? Jasiu, jesteś. Możesz nam pomóc. Ten? Nie wyszło. Bo nic mi się nie pojawiło.
Nie zna, chyba że mi się to zrobiło jako nieznany eliksir, po prostu muszę któryś wypić. Wyszło? No dobra, skoro twierdzisz, że wyszło. Wyszło szydło z worka. Przepraszam. Eliksir upiornego psa. Co daje eliksir upiornego psa? O, jeden srebrny talent. To chcemy. Powój. Puszczyk. Regeneracja energii. Żoninne łzy. To on by nam się przydało. Musimy mieć jeszcze jaskółkę. Czekaj. Grom. Regenerację żywotności. Ja się mówi, że ten eliksir ma czerwoną teksturę. Ma czerwoną. A, to jest ten nieznany. To ja go spróbuję kolnąć. Zobaczymy, co wyjdzie. O, Slughorn, cześć. Tak na wszelki wypadek zróbmy sobie jeszcze za dwie jaskółki. No i myślę, że starczy, nie? Co się stało, Inezowa? Znowu szepczesz. To dlatego. Chciałem szepnąć, jak ona rozmawia się. Co, proszę? Myślałem, że tak będzie, bo teraz rozmawia się. Brązowe dwa, żółty, czarny, zielony. Kurde. Czekaj. Będę jeszcze się skimać. Pani kelnereczko. Au. Chcę odpocząć. Tak. Jak dla ciebie 5 orenów. Tak, wiem, Wiciuks. Kitanko, no niestety nie. Poza tym, proszę cię, widziała unboxing kiny, więc nic jej nie ruszy. Raximen bardzo emocjonująca. Na dużym rage'u, ale okej. Okay. Bardzo mi się podobają wszystkie snapy. W ogóle dostaję bardzo dużo, więc jestem pod wrażeniem. Aha, nie, białą mewę, tak? Dostaję bardzo dużo. Snapów. Snapów. Dobra, spokojnie. Dwa brązowe, żółty, czarny i zielony. Zielony. Nie wiem, czy kolejność ma znaczenie. Żółty. Ostatnio swoją drogą sprawdziłem twoje snapy. Moje? No, no bo od jakiejś ciekawości odpaliłem tego snapa. Zobaczyli, co tam ludzie wysyłali i tak przejrzałem sobie twoje, wszystkie inne. No proszę. Dobra. I co, mieszamy? Wyszło. Nieznany eliksir. I co, Jasiu, co tam mi wyszło dobrego? I ciaszkowata twoje też są super. No są. A, mamy jeszcze jeden talent do rozdania przy okazji. Najlepszy snap od ciebie to chyba był ten, jak siedzisz w samochodzie i bawisz się powiększaniem oczu. To było takie słodkie. No. To będzie biło przeciwników, którzy biją ciebie. Gdzie ty byłeś, jak ja pierwszy raz przechodziłam Wiedźmina? Mi się mikrofon z wrażenia podniósł. Dobra, zapiszemy. Pochędożyłbym. Widzisz, nie wiem, o co ci teraz chodzi. Ja też nie. O Jezu. Wszyscy mi wysyłają snapy teraz. Wiedźmin, trzadziewki pozamykać. Snapa z pytaniem. Boże, aż się boję.
To teraz wszyscy wysyłajcie Oli snapy, jak siedzicie przed komputerem i oglądacie live'a. O. Bardzo śmieszne. Poważnie, wszyscy wysyłają teraz Oli snapy, jak oglądają live'a. Tak będzie. Będzie, będzie. Nawet ja wyślę snapa. O. W ogóle powinniście mieć niki podane takie same, jak macie na hitboxie, a nie ja potem się muszę domyślać, kto mi snapy wysyła. Jeszcze jakie wymagania? No przepraszam. Inne zawa. Zrobisz, zrobisz Ines. Samfu, no to na co czekasz? Podejście numer 3 do zabicia ludzi na bagnach. No to dzięki, Kinuś, dzięki. Buziaczki. Spam dla Teo, Shaxi ubijecie. O Jezu. Na prośbę Lansiego. Żuberka. Bardzo dobrze, ludzie, wysyłać, wysyłać. O, nawet ktoś chwalcie, pozdrowił chwalcie się, jak oglądacie live'a. Super live. Możecie robić sobie selfie z live'em, możecie robić zdjęcia samych monitorów, cokolwiek, po prostu chwalcie się, jak oglądacie. O, cicho tędy. Dobrze idę, czy znowu źle idę? Nie, dobrze idę, okej. Okay. Tu sobie zapiszemy. Zapisało? Aha, nie zapisało, bo jest potwór za plecami. Ines, zasmucę cię, ale nie jesteś buntownikiem. Byłabyś buntownikiem, gdybyś nie zrobiła tego nic o tym nie wspominając, a ponieważ za skórę założyłeś, że chcesz być buntownikiem, to nim nie jesteś. Paradoks. To jest zbyt skomplikowane jak na tą porę dnia dla mnie. No jeszcze jakie westchnięcie na koniec. Samfu, oczywiście, że tak. Wszystkie pieniądze i Bojtlik. Ej no, szczątki jakieś, nie? I teraz pewnie znowu nie... O, jest zapisywanie. Widzisz, Kowata, i tak tych snapów nie oglądam, więc... Napij się już tych, które mają długi efekt, czyli gromnik i ten nieznany jasno-niebieski. Ja bardzo sporadycznie korzystam z Snapchata. A gromnik jest jaki? Papa Pingosiu. O, dziękuję. Ale pan w okularach się przedstawi, kim jest z live'a w takim razie. Brrrra. Jaki miał nick na Snapchacie? Nie powiem, bo może sobie nie życzy. To napisz. Czyli ten czerwony. Rudy nie mają przyjaciół. Nie, to jest dekokt, a nie ten. Tak, widziałeś, ja już nawet otworzyłem snapy od ciebie i od innych. Upiorny pies. I nazywa, trzymam cię za słowo. Tu jest tylko ten nieznany eliksir. Czekajcie, to sobie miałam wrzucić.
Woda w butelce, to miałam sobie wrzucić tu. Tego się miałam napić. Czerwone okulary? Nie, nie czerwone okulary. Czarne okulary. To może to był Alex? I to nie był Slughorn. Nie przewiduję na razie Gothica. Nigdy w niego nie grałam, tak swoją drogą. Mówisz i masz, pierwsze snapy poszły. Kenny rozwalił sobie rękę. No, rudy. Nie no, prawda jest taka, że ja wiesz na sobie, na przykład korzystam ze Snap'a, tylko wtedy jak ktoś mi coś wysyła, ja raczej sam zdjęć nie wysyłam. Ja mam od takich rzeczy Whatsappa i jak chcę wysłać zdjęcie swoje czy czegoś, co tam gdzieś jestem, to wysyłam na Whatsappie. Papa Pestka. Tak, to ty, ale nie ten, nie wyszły, że czerwone są. O. Tak, Zygmunt. To był Zygmunt. Tak. Boję się tam iść. Teraz bym zapisywać. W ogóle ten eliksir, który masz na trzecim miejscu w ekwipunku, to biały miód, który zdejmuje wszystkie efekty eliksirów i zdejmuje toksyczność. Ten. Nieznany, ten biały. Zielony w sensie. Ale który to jest ten grom coś tam? Jak widzę, że masz Windowsa 7, aż mi się po prostu łezka wokół kręci, bo korzystasz z tego najlepszego systemu. Ja wolałam mieć 10, no ale... Do dupy jest. Cip, cip, taś, taś, chodźcie. Nie jest do dupy. Jest. Ej, zmień miecz. Właśnie, przerwa. No zaraz, chcę ich pokonać i dopiero będzie przerwa. Szaksi, to prawda, że to okrutne, że jak to założyłem, ale druga też kwestia tego, że jak komuś wysyłam to głównie Teo zdjęcia, więc ona bez Snap'a ma ode mnie relację. Jakbyśmy sobie wzięli jeszcze... Aha. Wow, wow, wow. Hilo, nie przejmuj się internety, nie zapominają. Jak dobrze prorokasz, to i w internecie znajdziesz 7. Wiciuks, może po prostu mnie nie masz na Snapie? Czekajcie, teraz czas na eliksir. Pewnie, że nie, Wiciuks. Nie mam twojego snapa, nie zaprosiłeś mnie. No ej, człowieku! Wiedźminie! Masz się leczyć. No się wyleczyłam już, aczkolwiek. Toksyczność, no super. To twój koniec. Ej, mnie zabili. Nic nowego. Nie, wychodzimy z tego. Robimy przerwę. Robimy przerwę, ja mam przechodzę do mnie. Dobrze. Może w tym czasie znajdę to, co chciałem ci pokazać.